jakie znaczenie, jaką nową jakość dla, dla obywatela po prostu, dla przeciętnego człowieka ma ta reforma y, sądownictwa. Y, to, że reforma radykalna, daleko idąca powinna nastąpić w tym wymiarze, to nie ma wątpliwości zresztą 70-80% Polaków, y, Polaków tego oczekiwało. Y, y, sądownictwo to rzeczywiście ten obszar powiedziałbym postkomunistyczny, a obszar w którym dochodziło do wielu patologii, gdzie no, ludzie wielokrotnie zwracali uwagę na te wynaturzenia, działały różne organizacje pozarządowe, które właśnie pokazywały te patologie, organizacje, obywateli skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i tutaj. Przez różne, różne struktury, bo przecież nie tylko chodzi o, o sędziów czy prokuratorów, ale przecież również komorników i tak dalej. Więc cały ten system, który naprawdę był tak naprawdę wymierzony w obywatele, to nie ma wątpliwości. Natomiast generalnie powiedziałbym tak, ja przynajmniej nasze środowisko Prawica Rzeczypospolitej z wielką satysfakcją przyjęła działania pana.